Hejka wszystkim, witam was znowu na moim kanale, jestem Masza, a ze mną dzisiaj jest... Monika. Witam was serdecznie, nie mogę się doczekać, bo jestem głodna. Same. W ogóle wydaje mi się, że nikt się takiego guess u mnie nie spodziewał, ale też nie. Też mi się tak wydaje. Będziemy tutaj spill the tea i tak dalej i będziemy żreć, także zapraszam. I co jeszcze? Wpadajcie nasze Instagramy, Facebooki. Takie Facebooki, nasze Instagramy, Twittery i TikToki, także ja. I wpadajcie też na YouTube'a do... po prostu łapczywa jaka! Łapczywa! Tego strasznie. Wpadajcie też na Instagrama i na YouTube'a do Moni, a jedzenie jest z Aioli, tutaj wam podlinkuję, znaczy wstawię wam zdjęcia, Instagramy. Oni mają dwie lokalizacje w Warszawie, także... Zapraszam do. Dobra, zacznijmy mukbang. Oczywiście zawsze od tej z testu. Ja frytka skosztowałam przed, już się przyznam. No, a ja to. Ja bym chciała to spróbować właśnie. Sosu. Albo bez sosu na razie, żeby tak spróbować. Dobra, a ja spróbuję sobie pizzy. Spoko? Mhm. Dobre. Ja lubię takie chrupiące rzeczy. Escobar. I nadal macie... Właśnie, bo nie wiem, czy kojarzycie restaurację Escobar. W pewnym okresie czasu wszyscy tam chodzili. Teraz już trochę to uciekło. Tak. Teraz już mało osób tam chodzi w sumie. No. Właśnie tak nie widzę, żeby... Bardzo tam... mało, już w ogóle nikt... Oni wam zrobili cancel współpracę? Nie. Napisali do kilku z nas i powiedzieli, że już nie. Ale do mnie nie napisali. Ale ja jakoś naturalnie tak wyszło, że przestałam po prostu tam chodzić, nie wiem. Miałam plan, żeby tam zabrać bezdomnego kiedyś. I nagrać z tego film. Dobry pomysł. Zajebiste. Aby się wkurili. Oj, dużo się osób wkurzy po tym filmie. Teraz chcę tą pizzę. To jest serowa po prostu. Margarita, no. Ten sos jest zajebisty. To jest jakiś czosnkowy. Masz. Takie filmiki to ja mogę nagrywać. Ale teraz założyłam, że coraz więcej osób w ogóle nagrywa mukbangi. Aha. Też to zauważyłam. Ej, ta pizza jest zajebista. Ta margarita? No, bo ma tą przyprawę i to mega dobrze smakuje. Dobra, Monia, więc jak chcesz jeszcze zjeść pizzę, czy mogę już pytać? Możesz pytać. Czy wiesz już, ile to jest 2 metry? Czy się nauczyłaś? Tak? Okej. Okay. Już tyle? Tak. Nie, bo kwestia jest taka, że... Ja też mówiłam na cage'u, ale wczoraj też z kimś rozmawiałam. I ktoś mi powiedział, że... Gdyby nagrał swoich znajomych, jak są na przykład przez cały dzień razem spędzałem czas i by nagrał ich i później by na przykład sobie to pooglądał, to by można było znaleźć 50 takich rzeczy, takich typu te 2 metry, wiesz o co chodzi, że każdemu się właśnie odkleja, tak jak to już wcześniej mówiłam. A powiedz, to nie było specjalnie, bo ja szczerze mówiąc, na pewno musiałam to specjalnie pod zasięgi. To była, wiesz o co chodzi, że gdyby to było takie zwykłe instastory, wstawiłabym i później bym mogła pomyśleć, o kurde, wiesz o co chodzi. A to było tak, że ja to musiałam wysłać do akceptu, bo to była współpraca i ja mówię do Pedra, że do mojego chłopaka, czy ja mam to wstawiać, bo będzie, że wiesz, że jestem głupia po prostu i nie wiem, czy mam to wstawiać. On mówi, pierdol to, wstawiaj, wiesz o co chodzi, wyjebane. I no, fani. No tak, ale zaczęłam... tak samo jakby ci się pomyliło lewo-prawo. Tak, no chodzi, no ale często tak jest, co nie? No. Wiesz, także to była taka codzienna sytuacja. Te dwie idiotki się to, no często tak jest, często mi się myli. Wiedziałam, że dużo osób będzie się z tego śmiało i będą sobie myśleć, o Boże, ona jest głupia, ale bardziej myślałam, że to będzie tak w mniejszym stopniu, że aż to tak że nie będzie aż tak mocne, że tak jakby mocno dziwne, odebrane, tak, no, no, tego się nie spodziewałam. No nie będę ukrywać, że to będzie poruszany głównie temat walki dzisiaj, no bo jakby Monika jest przed walką i niedługo będzie Fame MMA, kupujcie z jej pay-per-view te. Już tego tak? Nagrywam refliczkę. A, no dobra, to jak będzie miała refliczkę? Wiadomo, tak. Wiadomo. Spróbujemy burgerów? Bo się przestałaś do tej pizzy. Bez biskitu. Oh my god, ja mam jakiegoś z wołowiną, a ty masz... Ja mam z serem chyba, tak? Poczekaj chwilę, bo to jest za dużo. Tłumacz. A ty masz to też dobrze wygląda. Dobra, to zjemy. A ty wolisz z tym czy z tym? To zróbmy po prostu... Brzydzisz się? Nie. Dobra, no to będziemy tak ten. Spróbujmy po prostu tego i tego. Obydwie. No. On ma tu jakiś dziwny sos. Taki różowy. Może żurawinowy. Chociaż nie wiem. Chusteczko. Dobra, bo ja jeszcze nie ugryzłam tego camemberta. Jeszcze raz. Jest git, ale coś tam wyczułam słodkiego. Mi się wydaje, że to może być żurawina. No, możliwe. Ten przemógł strasznie, ale i tak jest... Może po prostu... Zdrowie? Jakie zdrowie w ogóle? Jakie witaminy? Frytek.
Dobra, ja oceniam tego na 7 na 10. Ja nie lubię połączenia słodkiego ze słonym za bardzo, więc nigdy nie wzięłam w maku drwala z żurawiną. Okej. Okay. Ale lubię jakiś ser. W ogóle też nie jadłam w tym roku drwala? Serio? Ani kurwa razu. Ani razu. Żałuj. Dobra. Był zajebisty tak samo. Więc ja go oceniam tak na 6. Dobra. Na 10. Teraz tego. Ten mi bardziej smakuje. Ten jest spoko, tylko co mi tu nie pasuje, bo to jest gruszka, to jest słodkie. A, to nie nienawidzę gruszki, zło. Ale jest... Dlatego jest git. No, ten jest zajebisty, tego też oceniam tak na 8. Ja w ogóle ostatnio pokochałam burgery. Jak to jest z tą wagą? Ty musisz przytyć? No nie musisz przytyć? Ja bym chciała przytyć bardzo. Okej. Okay. Twoja przeciwniczka musi zrzucić coś, żebyście były ten? No, nie było od niej. Tak, głowę. Tak, bo my jesteśmy mniej więcej w tej samej wadze. No nie wiem jak teraz, Agata. Jak widziałam, ile waży na walce z Lexi, no to ważymy mniej więcej podobnie, ale ja jestem wyższa o wiele, nie? Chyba o 10 cm. No to głowa. Powiedz mi, jak treningi. Spoko. A co do tego, czy chcę ten... Ja chciałabym zgrubnąć, ale mam szybką przemianę materii. I po prostu, wiesz, no nie idzie. A co się zapytałaś? Zapytałam się, jak treningi ci idą. A, spoko. Jak treningi ci idą? Czy rzeczywiście zajebiesz jej w łeb? No tak, myślę, że tak. W sensie, muszę być nastawiona, że ją rozjebię, nie? Nie mogę myśleć, o... Będziemy się tam, nie wiem, tańczyć. Tylko musimy być nastawione raczej na to, żeby no się napierać, nie? Period. Właśnie jeszcze mam pytanie, ale teraz spróbuję też tej pizzy. Chcesz tej? Tej chyba nie. Nie? Albo gryza wezmę. Dobra. Ja sobie spróbuję tej margaryny. To jest taki wielki kawałek. Dobra. To jest chyba z pesto, nie? I z bratą. Dobra jest. Jest mega dobra. Ale na razie moim faworytem jest ta pizza z serio. Ja nie lubię za bardzo margarity. Ale to jest zajebista. Krewetę spróbuję. Dobra. No a drugie pytanie jest takie, dlaczego w ogóle powiedziałeś, że rozjebisz jej mordę? W sumie ja się nie dziwię, że Monika chciała jej najebać, dlatego że... Znaczy powiedziała, że jej najebie, o to chodzi. Dlatego, że no plan był taki, żeby one podmiały. Ja mam to nawet na głosówkach, że ja mówiłam, że ja nie będę chciała nic na siłę i nie będę chcę nic na siłę. Ja powiedziałam, że ja nie chcę okłamywać moich widzów, czyli nie chcę mówić, że coś się wydarzyło, a tego tak naprawdę nie było. Więc ja jej wtedy powiedziałam, że nie chcę okłamywać swoich widzów, a ona właśnie wtedy mówiła, żeby coś poddymiać. No i wiem, że później się to zmieniło z tego, co ona mi napisała, że już nie chciała jednak poddymiać, no ale jak było też, no nie wiemy. Że nie chciała poddymiać? Później mi napisała, że... Ale już po fakcie? Tak. A w ogóle to jest ciężkie rzeczywiście? Tak. Te treningi? Czy to jest w sensie taka... bardziej? Treningi, no też, ale nie aż tak. Bardziej psychicznie, bo wiesz, jakby wiesz, że ludzie teraz patrzą ci na łapy, bo tak, ze wszystkim. No. Wiesz, oczekują, że jednak dobrze się pokażesz i tak dalej, więc no jest taka presja. Znaczy presja. Nie mam aż takiej presji jak moja przeciwniczka, ale mimo wszystko no nie jest ona zerowa u mnie, nie? Jest jakaś tam. Ale wiem, że nie mam aż takiej, także no jest chill. Ja wiesz, ja tam wychodzę, robię to na co czekałam gdzieś tam te kilka miesięcy i po co się przygotowywałam, robię to i wychodzę i ja później jakby dalej żyję swoim życiem, wiesz, nie chcę tego też rozpamiętywać i tak dalej, więc... Ale zobaczymy. No, z tym bardziej, że jakby zauważyłam, że na ciebie się strasznie uwzięli ludzie, co nie? Tak opór. No, że teraz tak naprawdę jest trendem, wiesz, obrażanie mnie, takie, bardziej jakby... nie obrażanie, tylko śmianie się, nie? Znaczy śmianie się i dużo ludzi też ci obraża, ja widziałam jakieś takie komentarze, ludzie praktycznie życzą śmierci, co nie? I jakby ja chciałam o tym powiedzieć, że w ogóle strasznie na ciebie wjechali Nitro i Wardęga, znaczy w sumie Nitro tak mniej, o wiele, bardziej Wardęga na ciebie strasznie wjechał. I jakby ja wszystko rozumiem, ale ty jesteś nastolatką i oni obydwoje na ciebie wjechali za takie nawet głupie rzeczy, o ile na przykład rozumiem pseudohodowlę, że psa, to nie rozumiem zupełnie jakiegoś Monia Universe, jakiegoś 2 metry na przykład, tego nie rozumiem zupełnie, no bo jakby ty, rozumiem, gdyby oni w sobie zainwestowali pieniądze, jakby to była ich sprawa i tak dalej, ale oni cię za to besztali, tak cię cisnęli, jakby to było, jakbyś zrobiła coś złego, jakbyś zrobiła komuś krzywdę po prostu dosłownie, co nie? Albo jakbyś, nie wiem, no promowała prawda. Tabletki na, nie wiem, które były szkodliwe dla młodych osób, co nie? No. A jakby to, że ci się pomyli, ile jest 2 metry, moim zdaniem, to nie jest nic szkodliwego. Tak, no właśnie ja też tak uważam, dlatego byłam w szoku, że aż tak to wszystko będzie odebrane źle. Gdzie ja, wiesz, nikomu krzywdy żadną taką sytuacją nie zrobiłam. Też wiem, że internet zapomina, ale nie to, że zapomina, ale też po prostu jakby znajduje inną rzecz później taką do zaczepki, do śmiania się i wiesz. No dlatego ja aż tak się tym teraz, na ten moment nie przejmuję. Mam jakby w głowie, że
Szkoda, że ludzie też nie wiedzą, jaka jestem prywatnie po prostu i nie mogą zobaczyć za bardzo mnie z takiej prywatnej strony, bo na co dzień ze mną nie przebywają, więc szkoda, a widzą tak naprawdę tylko 5%. To jest urok internetu, co nie? Tak. Że jakby ludzie się nie poznają zazwyczaj. Tak, i widzą tylko te 5% mnie, która... To są moim zdaniem plusy i minusy. Tak, no i to jest właśnie... wszystko takie ciężkie, że ja na przykład, wiesz, czasem się obawiam czegoś powiedzieć, teraz mam od tej sytuacji, mam coś takiego, że wszystko, co powiem, muszę przeanalizować, wiesz, nie mogę być sobą, tylko mam teraz takie, okej, to powiem, bo to będzie złe, nie wiem, walnę jakąś głupotę, to od razu mówię, dobra, wytnijcie to, bo zaraz będę złe. To znaczy tak, bo oni tam powiedzieli, że ty jesteś nieprzygotowana na internet, tak, że ty jesteś nie jesteś przystosowana do tego świata. A moim zdaniem, jakby to nie chodzi... To nie pokazuje wcale to, że Monika się popłakała, czy jest gotowa na świat internetu, czy nie. Tylko jakby, nie wiem, na mnie, jakbym miała 19 lat i na mnie wjechało dwóch facetów, którzy mają ponad 30. I jakby nie miałabym nawet jak zacząć się bronić, byłam tam jakby sama. To możliwe, że też bym się popłakała, no bo jednak to jest taka presja i to nawet nie chodzi o to, że dwóch facetów, to jest nagrywane. Ogląda to tysiące osób na żywo, później miliony jakby, wiecie... Później i to naprawdę dziwi mnie strasznie, że masz taki hejt. Mega mnie to dziwi. Ale fajne jest to, że też mam taki swój fanbase, który jednak mnie cały czas broni, nie? Przy każdej sytuacji i są takie osoby, które mówią, tak wspierają mnie, nie? I to jest fajne, że mimo to, że jest teraz dużo osób, które uważają mnie za głupią, okej, oni są i gdzieś tam, no, po prostu sobie żyją i piszą te komentarze mimo wszystko i... Dobra, ale jakby oni się uważają za głupią i piszą komentarze, a at the end of the day to ona będzie miała tyle hajsu na koncie, że nawet sobie to nie wyobrażacie. At the end of the day. Właśnie krewetkę trzeba spróbować. No, także w sumie jakby... Syby. Tak, nie, no, ale jak się... Tak, jakby kto tu jest przegrany, kochani? Kto tu jest przegrany? Jak się o tym tak myśli? Powiedzmy, kto jest tutaj przegrany? Podałbyś mi też tak. Jak się o tym tak już później myśli o właśnie takich rzeczach, to już się ma takie, dobra, wyjebane, nie? Ale później... I właśnie w tym rzecz, że niektórzy mówią, a teraz mówisz, że masz wyjebane, a za chwilę płaczesz. No, bo to jest tak, że ja sobie próbuję cały czas wszystko tłumaczyć, dlaczego się śmieją, a później mówię, okej, oni się śmieją, ale tak jak ty mówisz, ale ja mam pieniądze na przykład, wiesz o co chodzi i... Znaczy, no, to nie chodzi o pieniądze, tak... bo to ja rozumiem, gdybyś, bo moim zdaniem to nie jest źle, że na przykład, wiesz, bo ty nie robisz jakby z siebie debila, nie wiem, na siłę, tylko miałaś po prostu jakby, wiesz, wpadkę czy coś, co nie? I jakby ludzie zarabiają w różny sposób pieniądze, a to jakby ludzie tego nie rozumieją, że to, że oni ci napiszą 10 razy, że jesteś głupia, to będziesz miała z tego więcej pieniędzy, więc jakby no. Jak jej nie lubicie, to po prostu nie komentujcie. Sorry, przepraszam. Komentujcie. Nie, po prostu tak podsumowując to wszystko teraz, to no fajne jest to, że mam mojego chłopaka, bo on mi też dużo tłumaczy, nie? Bo on na przykład jest taką osobą, która ma totalnie ale bardzo wiesz. Miłe. A widać. No. Chill out. Tak, że on... Strefa chillu po prostu, jak weszliśmy, to strefa chillu. Tak, otwarta. Dokładnie. I jakby to on mi zawsze tłumaczy, że po co ty się tym przyjmujesz, jak i tak na koniec dnia siedzisz ze mną, a nie z nimi, wiesz o co chodzi. Jakby nie poznasz tych osób, które tak piszą, więc po chuj ty się jakby przyjmujesz, więc on mi też tak dużo pomaga i też mi tak pomógł, żebym w jakimś stopniu się tym nie przejmować. Więc już jest lepiej niż było po prostu, nie? Dlatego podsumowując, no jest lepiej niż było i będzie coraz lepiej, bo ludzie za niedługo no, już nie będą się po raz nie powinna się myśleć, metrów, nie? Nie powinna się jakby tego też brać moim zdaniem do siebie, co nie? Znaczy ja się nie dziwię, że się popłakałaś, bo tak naprawdę bardzo nagle to się wszystko wydarzyło, co nie? Było wszystko git i później nagle się na ciebie ludzie rzucili, co nie? Ale dobra, spróbujemy hummusu, bo tam mamy jeszcze hummus, ale... To jest jakiś skalafiorem. Chcesz spróbować, czy nie? Czy tak, nie no. Lubisz? Spróbujemy hummusu. I'm sorry, dziwny. But no. No, pierwsza rzecz, która mnie smakuje, I'm sorry, but no. A spróbujmy tego drugiego. Na tym pewnie lepiej, on jest jakimś mięsem. Widać? To jest lepsze, ale kiedyś ale i tak jakoś... zamawiałam za Joli. Jadłeś kiedyś hummus w Joli? Nie. Je jadłam i smakował inaczej, zupełnie inaczej, naprawdę tak? Zupełnie inaczej. No. Ja jadłam tylko takie ja bardzo lubiłam ze sklepu hummusy i one są w miarę gide, tak mi średnio smakują. Chciałam właśnie się zapytać, jak to było z tym psem. Ja w ogóle, zanim się na mnie rzucicie, ja mam, posłuchajcie do końca, dlatego że ja też mam psa z pseudohodowli. Ale najpierw chcę się dowiedzieć od ciebie, Monika, jak to było, że w ogóle wzięłaś tego psa. To było tak, że po prostu szukałam psa, bo od zawsze chciałam mieć psa. No i chciałam mieć jak najbliżej mojego miejsca zamieszkania, żeby on nie musiał takiej trasy, wiesz, przebyć ten piesek, jak jest taki malutki po prostu. No i wzięliśmy psa, tego, a nie innego.
No i ja nie wiedziałam, że jest jakaś pseudohodowla. I nie wiedziałam, że to jest aż tak, że to będzie złe po prostu. Mm-hmm. Nie miałam pojęcia o tym. I jak już później go wzięłam i też nie musiałam, bo dlatego się ludzie rzucili, bo ja napisałam, bo gdybym ja wiedziała, że ten, że pseudohodowla, że mieszanka psa jest zła, to wiesz, ja bym nie chwaliła się tym na Instagramie, że to jest hybryda tego i tego psa, wiesz, to chodzi. A ja po prostu tak napisałam, bo nie wiedziałam, że to jest złe. I ludzie zaczęli, wiesz, mnie cisnąć i ja później dopiero wtedy jakby się dowiedziałam, zaczęłam o tym czytać, ludzie mi zaczęli, wiesz, tak bombardować tym wszystkim. Mówię, kurde, faktycznie, mogłam to bardziej przemyśleć, mogłam to sprawdzić. No, ale w tamtym momencie, wiesz, już miałam tego psa, więc co ja miałam w tamtym momencie zrobić, wiesz? Ja tego psa pokochałam z czasem. Na przykład u mnie było tak, bardzo podobnie, że ja chciałam chihuahuę i no szukałam, wiecie, chihuahuę po prostu na Oiliksie, co nie? No i znalazłam Rycha. No i oczywiście, oh my god, in love. Rychu nie jest żadnym mieszanką, tylko on po prostu jest jakby koloru, który jest niedozwolony w tym związku. Ja o tym nie miałam zielonego pojęcia, ja myślałam, że pseudohodowla to jest coś takiego, jak pokazują w TVN Uwaga. Jakby nigdy nie miałam styczności, wiecie, z takimi długo z psami albo z jakimiś hodowlami i myślałam, że pseudohodowla to jest coś takiego, gdzie psy są trzymane w klatkach, umierają. Są zażygane, obsrane i po prostu ledwo co zipią. I myślałam, że to jest pseudohodowla i że jakby... Albo na przykład, że ludzie rozmnażają psy jakby w kazirodztwie, co nie? Myślałam, że to jest na przykład pseudohodowla. Wiecie, pojechałam po Rycha i on był u pani, która sobie mieszkała w domku i tam latały inne pieski i w ogóle living his best life Rychu tam, że mi było aż przykro, że go stamtąd zabieram. I dopiero jak wstawiłam zdjęcie, dowiedziałam się, że pies jest pseudohodowli. No i co miałam, przepraszam bardzo, odwieźć Rycha, kiedy ja już po prostu, jak go zobaczyłam, to już nikomu go nie oddała. No, ale nikomu. Tak jest, nie? Że jak my też przyszliśmy do tej babki... I ja, przepraszam bardzo, co mam zrobić? Jakby jedyne, co mogłam w tym momencie zrobić, do tej pory się ludzie mnie pytają, skąd wzięłam Rycha. I jedyne, co mogę w tym momencie zrobić, to po prostu nie podawać nazwy hodowli. Tyle. Przypadki się zdarzają dla ludzi, którzy nie mieli styczności z tym, to jakby no po prostu powinniśmy uważać też, ja z Moniką, mówiłyśmy najpierw sprawdzić, ale no to jest naprawdę, to jest, nie myśli się o takich rzeczach, jak się nie zna na psach, naprawdę, nie, jak się nie znasz na psach i na przykład nie miało się całe życie psa, tak, to nie wiesz o takich rzeczach. Tak, dokładnie, no, ale też jak my tam przyszliśmy, to tak samo. Wiesz, ja też myślałam, że te psy są, nie wiem, te psy z pseudohodowli, myślałam, że to od razu jest coś takiego, że wiesz, właśnie są trzymane w piwnicach, są rozmnażane właśnie... Bo tak to jest przedstawione, wiesz, wszędzie, w internecie, jak widzisz jakieś, wiesz, zbiórki, na psy, żeby zamknąć pseudohodowlę lub w telewizji. Tak, tak, ale że tam przyszła mi ta babka, wiesz, ładny, zadbany dom, wszystko zadbane, wiesz, te pieski tak samo, wiesz, się cieszyły, biegały sobie i... Jak już tego psa zobaczysz, tego co ja wzięłam i ty tak mówisz, że go zobaczyłaś i się zakochałaś, no to ja miałam tak samo i wiesz, tak to wyglądało, nie? Nie ma co się oszukiwać, to jest chujowe. Głupio zrobiłyśmy, że... Tak, że się też nie doinformowałyśmy, tak. Ja też tak uważam, że znowu bym tak nie zrobiła, nie? Ale jak już to się stało, no to... No jakby czego oczekujecie, kurwa, żeby psa oddać? Jakby jedyne co możemy teraz zrobić, to nie podawać hodowli i szerzyć jakby informacje o tym, że trzeba uważać na takie rzeczy. Tylko i wyłącznie, co mamy kurwa robić? Tym bardziej, you all love Rychu, także naprawdę, zamknąć mordy, bo Rychu jest tutaj prekursorem wszystkiego, co dobre na tym kanale. A widziałaś w ogóle ten nowy mukbang, czy nie? You bitch, fucking... Rychu na takie tornado z tyłu. Teraz, nie wiem, może ty masz jakieś do mnie pytania? No nie ma. Nie, poczekaj, muszę się zastanowić. Monika do mnie nie ma żadnych pytań, bo właśnie odmawiałyśmy i próbowałyśmy coś wymyśleć, ona nie ma żadnych pytań, bo jest po prostu... Jedyny, jaką dramę ty miałaś, to... Bo jesteś bitch. Ale nie musisz się pytać o dramy. No to, co tam u ciebie? No to właśnie, dobra. To co tam u ciebie w tej... Bitch, dobra. Ja, albo nie, ja słyszałam... O, dobra, ciach bajera, ja stara. Słyszałam, że ty jesteś aspołek, że nie lubisz wychodzić do ludzi za bardzo. Czy to prawda? Czy to prawda, że? Czy jestem aspołeczna? Nie, po prostu nie lubię wychodzić z debilami. No i git. Nie lubię po prostu być w otoczeniu idiotów, bo ja na przykład wiem, że jakby wśród influencerów i tak dalej, jakby it's a fact. Trzeba się umieć gdzieś zakręcić, kogoś poznać i to jest prawda, co nie? To jest, no... Ja miałam taki okres, że na przykład, wiesz, poznawałam mega dużo osób, czy na przykład jakbyśmy na imprezach, pamiętasz Fame czy Shame, to wiesz, było tak, że przychodzisz tam i się znasz wszystkim, tu poznajesz kogoś, to jest zajebiste, ale ja na przykład powiem ci szczerze, bo ja nigdy nie mam chłopaka, teraz to jest mój pierwszy chłopak, jesteśmy od pół roku razem i od momentu, kiedy mam chłopaka, na przykład nie mam takiej potrzeby, żeby wiesz, ja teraz jestem totalnie skupiona na nim i wiesz, na takiej naszej małej przestrzeni, że tak powiem i mamy taki swój świat i ja na przykład już nie potrzebuję, wiesz, tu kogoś poznać, wiesz, nikomu nie liżę dupy. No wiem, ale mi chodzi karierowo, stara.
Nie mówię o karierze, tak, że tak, to jest tak. ważne, żeby poznać żeby mieć znajomości, to, nie? Tak. Żeby mieć, to jest naprawdę bardzo ważne i od tego zależy jakiś tam sukces, mniejszy czy większy. I ja wam powiem szczerze, że ja nie umiem udawać, że kogoś lubię. U mnie po prostu na mnie się spojrzy i u mnie po mordzie widać, że ja po prostu jestem like... No nie umiem, nie umiem tak się mówić. Ja nie umiem tak naprawdę. Jeśli kogoś nie lubię, to po prostu mi mina zrzednie. I ja jestem like, nie, kurwa, muszę stąd wyjść. Ja muszę kurwa stąd wyjść, ja nie wytrzymam. Także, czy jestem aspołeczna? Dla debili, owszem. I spróbujmy tam te krewetki może. Chyba to są mule. A co z tą, bo była jakaś drama między tobą i jeszcze dwoma osobami. Kim? Chodzi ci o festa, tak? Chodzi ci o festa. O fest festiwal, no, bo to było na fest festiwal. Bo ty tego nigdy, nigdzie nie wyjaśniałaś. Nie, nie wyjaśniałam tego nigdzie, bo jakby chciałam być w porządku, ale moja cierpliwość dobiega powoli do końca. Jestem w piku i nie wiem, nie chcę w sumie do tego wracać raczej, ale nie wiem, może kiedyś to przedstawię z mojej strony. Bo nigdy nie miałam do tego okazji. Zobaczymy, dawaj, spróbujemy tego. Czy to jest kiełbasa? O co chodzi? To miało być mule, gdzie są moje mule? No to jest coś dziwnego. Ej, ja nie lubię. To jest kiełbasa, starannie, ja nie mogę. I nie lubię kiełbasy. Przepraszam bardzo. Mule, ale. Mule, a kiełbasa. To jest różnica. Wiem, że my mówimy. Wiem, że my pomyśleliście pewnie, że my obydwie mamy 2 IQ, ale. Akurat to rozpoznamy. Period. A jeśli by chciałam jeszcze zapytać, podpytać trochę. O co chodzi z tym teamem? Co się możesz wysprzęglić? Czy będą 2 teamy teraz? No Nati robi swój projekt, więc to jest jakby totalnie osobna sprawa. No to już wszyscy wiedzą. Tak. A będzie Team X3 i my też w nim będziemy. Wiesz, to nie jest tak, że to będzie coś nowego, tylko bardziej bo myślałam, że wszystkie osoby w ogóle będą wyjebane. Nie. To jest tak, że my się już wyprowadzamy stąd tak czy siak, bo i tak już połowa osób się stąd wyprowadziła i reszta też się chce wyprowadzić, bo wiesz, za długo już tu mieszkamy, półtorej roku i nam się, no nie chcemy już tu mieszkać, po prostu. Dochodzą nowe osoby, ale dalej będziemy my w teamie, tylko po prostu będziemy się mniej pojawiać. Bo był casting kiedyś na ten... Tak, ale to było tylko pod film, bo ta osoba zostawała tydzień. Aha, i ona nie będzie w tym nowym projekcie. Może... No powiedz, ktoś będzie czy nie? A gdzie będziecie mieszkać? My, Team X2 będzie wszędzie w sumie. Gdzieś indziej, bo na przykład no Patty się już wyprowadziła na swoje... kto jeszcze? Leksiu. Właśnie. No on teraz się wyprowadził, mieszka w domu rodzinnym. No i jest u niego dobrze, no czasem on mi odpowie na story, to coś popiszemy chwilę i no... Teraz jest dobrze, on też ma takiego najlepszego przyjaciela, co z nami tutaj też pracował. No i my z nim ostatnio właśnie rozmawialiśmy, jak tam u Leksie i tak dalej. Powiedział, że mega spoko teraz, że o wiele lepiej niż było i tak dalej, więc... Był taki załamany opór, co nie? No był, no to była... No to była wiesz, porównując, że ludzie się śmieją z tego, że nie wiem, jestem głupia, a porównując, że z niego wiesz, go obrażali i taka była między, wiesz, wokół niego... drama, że tak powiem, to jest duża różnica, także... Wraca czy nie? Wraca? Planuje wrócić do internetu? Wydaje mi się, że tak. Tak? Tak, wydaje mi się, że tak. On nam też nie mówił, ale z tego, co ja mogę sobie wywnioskować, to wydaje mi się, że tak, nie? On raczej będzie, mi się tak wydaje, że on będzie raczej w muzykę szedł, no bo on tak naprawdę do tego jest stworzony. Od tego w ogóle się tak, on wziął, nie? Bo tak. On robił te bity i później doszedł do tego teamu, co nie? A, bo ja już nie jem w ogóle. No nie jesz. A w ogóle po tym Keiju, co nie? To dużo osób do ciebie pisało, że jakby ten? Właśnie po Keiju dużo osób do mnie napisało. Napisały do mnie takie osoby, które bym się nie spodziewała, że do mnie napiszą. Ale ktoś to w sensie z branży, tak? Tak, jakby. Tak. Niektórzy napisali do mnie, że też się borykali, wiesz, z takim mega dużym hejtem i że wiedzą jak to jest i tam mi dawali jakieś rady i tak dalej. No ale mam nadzieję, że to ci, jakoś nie wiem, będzie ci teraz trochę lepiej i przed walką nie będziesz się tym w ogóle o tym myślała. Tak, no teraz mam tak bardziej coś takiego, że już staram się nie oglądać tego wszystkiego znowu i bo miałam takie okres, że nie oglądałam, później trochę znowu oglądałam i się zaczęłam tym przejmować, więc teraz znowu nie oglądam i na razie do tej walki już te kilka tygodni po prostu będę się skupiała tylko na tym, żeby trenować i tyle. Get the coin, girl! Get the coin! Także dziękuję wam bardzo za uwagę, my już się z Monią nażarłyśmy już I can handle this, bardzo dobrze się gadało, mam nadzieję, że wygrasz. Wszyscy moi obserwatorzy kibicują Moni. Bo po prostu był dwie, kury dwie, głupie. Jakby nam z tym dobrze, dobrze z tym zajebiście i przede wszystkim się nie przypierdalać. Jakby dajcie dobrze żyć, dobra? Jakby girl. Dokładnie. Girl. Także dziękuję wam bardzo za uwagę i widzimy się w następnym filmie. Bye!